Okej, to zaczynamy. Z tej strony Rafhard. Modelarz. Znaczy dzisiaj nie będzie o modelu. Zabieram to. I to też zabieram. Dzisiaj będzie o tym, jak buduję sobie komputer do gry w WOTA. A więc mam kości pamięci 16 GB. Bardzo szybkie, bo to jest 3400. Mam nadzieję, że będzie chodzić. Znaczy to jest pierwszy składnik. Drugi składnik to jest zasilacz. Oczywiście zasilacz musi być odpowiednio mocny i wydajny. Wydaje mi się, że taki minimum albo maksimum to jest tutaj L2 z certyfikatem Gold. Poczytałem troszeczkę w internecie, pooglądałem jakieś różne dziwne filmiki i stwierdziłem, że ten zasilacz będzie jak najbardziej ok. Przepraszam trochę za bałagan, który jest na biurku, ale powyciągałem różne stare rzeczy, które miałem do grania w WOTA. I tutaj mam obudowę, którą będę przerabiał. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda przednia część. Okej. Przednia część wygląda w ten sposób. Czyli nic specjalnego, po prostu tania obudowa, która kosztowała 58 zł. Z przesyłką, z ciekawych rzeczy doszło mnie mocowanie, które będę mocował sobie tutaj na ścianie, żebym mógł nagrywać dalsze filmiki modelarskie. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki temat budowania, co niektórym Wam się spodoba, czy on będzie na osobnym kanale Rough Hard Tech. Dobra, reszta gratów, nie mam jeszcze reszty gratów. Reszta gratów przyjdzie prawdopodobnie po weekendzie, więc będę takie krótkie filmiki wrzucał. Zamówiłem troszeczkę wentylatorów, że zobaczycie, jak to będzie tam. I będę też robił pomiar głośności. Podzielę się z Wami, jak to mi wyszło. Wiadomo, no, WOT to nie jest modelarstwo, ale troszeczkę z modelarstwem ma wspólnego.